Zapraszam, proszę Państwa, teraz. Sekundę, tak? Zapraszam, proszę Państwa, teraz pana profesora Zbigniewa Szawarskiego. Zacznę może przedstawianie pana profesora od tego, że pan profesor jest przewodniczącym Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. I tutaj, proszę Państwa, zdecydowanie bardzo ważna nowa funkcja, nowy komitet. Pan profesor jest również członkiem od wielu lat Rady Konsultacyjnej przy Agencji Oceny Technologii Medycznej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji naszej Watch Healthcare, za co serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, panie profesor. Państwo mogą się zorientować, nie jestem lekarzem. Moją profesją jest filozofia, a w ramach filozofii zajmuję się etyką, całe życie bioetyką. A pewną namiętnością jest medycyna, co tłumaczy moją obecność w Radzie Konsultacyjnej, współpracę z Watch Health Care. I jeśli jestem na tym seminarium, to dlatego, że uważam, że udział w tego typu seminariach jest po prostu moim obowiązkiem jako profesjonalisty, filozofa, akademika, ale również jako pacjenta. I jako pacjent przede wszystkim chciałbym przedstawić moje wystąpienie. Jaką scenę mamy, o której mówimy na dzisiejszym seminarium? Cztery aktorzy są na tej scenie. Pacjenci, lekarze, firmy farmaceutyczne i administracja polityczna. Ja będę mówił w perspektywie pacjenta, bo ja sądzę, jako człowiek, jako pacjent i jako etyk, że ślepota jest złem. Podobnie jak utrata życia, podobnie jak utrata zdrowia, podobnie jak niesprawność tego czy innego rodzaju. I wobec tego mamy moralny obowiązek przeciwdziałać złu, jeśli możemy to uczynić. Przedmiotem etyki, jak uczył Arystoteles, jest dobro człowieka. Ale Arystoteles uczył również, że przedmiotem polityki jest dobro społeczeństwa. I polityk jest moralnie odpowiedzialny za dobro społeczeństwa, a więc także za moje zdrowie, za moją ślepotę, za moją sprawność bądź chorobę. Fakt, że na tym seminarium, mimo zaproszeń, nie ma ani jednego polityka. Nie jest pani niestety. Poseł Joanna Mucha. O, przepraszam bardzo. Także witamy panią. To jest. Bardzo, bardzo dziękuję pani poseł za uratowanie honoru polskich polityków, ale o ile mogę się zorientować, nikt nie ratuje honoru Ministerstwa Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia zajęte jest ważniejszymi sprawami, aniżeli zdrowie obywateli Polski. Ubolewam nad tym bardzo, ale to jest standardowe zachowanie ministerstwa, którego doświadczyłem ostatnio przy różnych okazjach. No a teraz przechodząc do rzeczy. Jak wygląda scena? Mamy pacjentów. Wyobraźmy sobie, to jest bardzo realna perspektywa, bo jestem w odpowiednim wieku, że jestem zagrożony taką czy inną chorobą oka. Zależy mi na tym, żeby leczył mnie sprawny, kompetentny, uczciwy, rzetelny lekarz. Po tym, co dzisiaj usłyszałem, mnie się dopiero włos jeży, bo nie mam pewności, do kogo trafię i jakim sprzętem, jakimi kwalifikacjami, jakimi kompetencjami i jaką, powiedziałbym, rzetelnością profesjonalną będzie ten człowiek dysponował. Chciałbym być leczony możliwie najlepszymi środkami farmakologicznymi, więc to, co jest na rynku najlepsze. Ale orientuję się, jakie są ceny tych produktów, jakie są koszta operacji, jakie są koszta zabiegów, a ponieważ działamy w systemie medycyny publicznej, obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, wcale nie mam pewności, że uda mi się skorzystać z najnowocześniejszych technologii medycznych w leczeniu chorób oczu. No i biorąc pod uwagę stan naszej polityki, stan systemu prawnego, o czym też dzisiaj słyszeliśmy, owe powikłania
bagienny charakter w ogóle regulacji prawnych, jakie obowiązują w naszym systemie, muszę powiedzieć, że moje perspektywy uratowania wzroku, mój nastrój, moje poczucie szczęścia i zadowolenia z życia wyglądają miernie. Te czterej partnerzy systemu pozostają w nieustannym konflikcie, w nieustannym napięciu, bo każdy z nich ma inne interesy. Ja bym chciał uzyskać świadczenia lekarskie możliwie szybko, możliwie dobrze, możliwie bezpłatnie oczywiście. Big Pharma kieruje się wyłącznie motywacją zysków i dochodów. Nie jest nastawiona na miłosierdzie, litość i pomoc ludziom w potrzebie. Lekarze chcieliby leczyć możliwie jak najlepiej, ale w tych warunkach prawnych i ekonomicznych, systemowych, w jakich się znajdujemy, to jest droga przez mękę, jak to wynika z Państwa wypowiedzi. A o politykach w ogóle nie powiem ani słowa. Tak czy inaczej, układ jest bardzo dynamiczny, bo my musimy współpracować. Choroba jest faktem życia, jesteśmy na to skazani. Wszyscy partnerzy są od siebie wzajemnie zależni i potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy firm farmaceutycznych, potrzebujemy nawet tych ludzi, którzy gromadzą i zarządzają naszymi podatkami, żeby to jakoś zorganizować i sensownie wykorzystać. Należymy do tej samej kultury, tej samej tradycji moralnej, funkcjonujemy w tej samej przestrzeni, powiedziałbym, aksjologicznej, a więc jest szansa na jakieś porozumienie. Ale problem polega na tym, że różni partnerzy tego układu przywiązują różną wagę do różnych wartości i wobec tego mamy konflikt. I to jest konflikt moralny. To jest spór moralny i to głównie uzasadnia moją obecność jako teoretyka etyki w tym gronie. To, co chciałbym Państwu powiedzieć teraz, to przedstawienie etycznych aspektów tego konfliktu nie w sposób ogólny, ale na konkretnym przykładzie pewnego sporu o to, czy stosować w leczeniu AMD Lucentis czy Avastin i pewne konkluzje zaproponować. Konflikty są destruktywne i konstruktywne, ale żeby je rozwiązać, jeśli traktujemy to jako debatę etyczną, spór etyczny i polityczny zarazem, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, musimy założyć etykę kompromisu. To nie jest tak, że albo ja mam rację, albo on ma rację. To jest tak, że wszystkie cztery strony konfliktu mogą mieć dobre racje, aby postępować tak, a nie inaczej. I my musimy odpowiednio przekonując partnera, ustępując ze swoich racji, ze swoich interesów, uzyskać optymalne, korzystne dla wszystkich rozwiązanie. To jest możliwe. Konieczna jest etyka komunikacji, więc możliwość czystego, uczciwego porozumienia przy założeniu dobrej wiary, prawdomówności, uczciwości partnera i z poszanowaniem jego prawa do tajemnicy handlu. To nie jest tak, że to jest przejrzystość bez granic, transparency bez granic. To jest fikcja, to nie istnieje. My mamy prawo do ochrony prywatności, a firmy farmaceutyczne mają prawo do ochrony swoich patentów, swoich sekretów, powiedziałbym handlowych, efektów negocjacji itd. I po trzecie, konieczna jest etyka odpowiedzialności, czyli poważne traktowanie swoich praw i obowiązków. Poczucie odpowiedzialności oznacza, że od nas coś zależy, że coś możemy w świecie zmienić albo na lepsze, albo na gorsze. I to nasza decyzja powoduje, czy ten świat stanie się lepszy. No i teraz spróbujmy spojrzeć na tą debatę Lucentis czy Avastin w leczeniu zwyrodnienia, obojętnie wysiękowego czy niewysiękowego zwyrodnienia pamięci. To jest fascynująca sprawa. Państwo doskonale wiedzą, na czym to polega.
Avastin został wprowadzony w celu leczenia chorób nowotworowych. Lucentis, ta sama firma, Ginger Roche, w leczeniu zwyrodnienia plamki. Dystrybucją Lucentisu w Europie zajmuje się Novartis. I teraz na czym polega problem? A mówię to, bo dowiedziałem się o tym między innymi z posiedzeń Rady Konsultacyjnej. Pojedyncza iniekcja Lucentisu kosztuje 2000 dolarów, źródła amerykańskie. Jeśli jednak, jak się okazuje, podzielimy Avastin, który pochodzi z tej samej molekuły, na odpowiednie mniejsze porcje, to uzyskujemy leczenie tej samej choroby za 50 dolarów tylko. Różnica kosztów 1 do 40. Avastin jest off-label. Avastin nie jest zarejestrowany do leczenia schorzeń oczu. Jak powinien zachować się lekarz? Z punktu widzenia pacjenta, to mówię jasno i otwarcie, jeśli mam do wyboru albo leczenie, albo nic, to wybieram leczenie. Jeśli mam do wyboru leczenie Lucentisem, którego nie ma, czyli nic, albo leczenie off-label Avastinem, to ja wybieram Avastin, bo wszystko jest lepsze niż nic, nawet jeśli to jest leczenie off-label eksperymentalne, ale leczenie, które jest dla mnie ostatnią szansą. Być może w ten i tylko w ten sposób ja mam szansę uratować mój wzrok. My, Rada Konsultacyjna, zdyskwalifikowaliśmy Avastin. Teraz popatrzmy, co się pisze w prasie. To z ubiegłego roku. Według przygotowywanego przez władze federalne raportu oraz opinii specjalisty z Uniwersytetu Miami, Medicare mógłby oszczędzić rocznie ponad 500 milionów dolarów, używając w celu ratowania wzroku tańszego Avastinu. Badania wykazały, że tańszy Avastin stosowany jest obecnie w przypadku 65% pacjentów cierpiących na wysiękową postać ADM, i pokrywa około 60% wszystkich iniekcji. Pozostałe 40% przypada na znacznie droższy Lucentis. Mimo to w 1908 roku Medicare zapłacił 537 milionów dolarów za Lucentis i tylko 20 milionów dolarów za Avastin. Rozsądne? Uzasadnione? Wrzesień 7 września tego roku, tylko 20 dni temu. Powtórzenie. Według najnowszego raportu rządowego w ciągu 2 lat Medicare mógłby zaoszczędzić 1 miliard, a pacjenci Medicare 275 milionów ze współpłacenia, gdyby lekarze leczyli poważną chorobę oczu, AMD, stosując produkowany przez Genentech Avastin, zamiast znacznie bardziej kosztownego i produkowanego przez tę samą firmę Lucentisu. Tu mają Państwo odniesienie do owego raportu rządowego, który właśnie 2 tygodnie temu ukazał się i który był podstawą, jest podstawą, radzę przeczytać, dyskusji w amerykańskim urzędzie nadzorującym Medicare, wydawać wreszcie na ten Avastin pieniądze legalnie, czy nadal stosować jakoś tak nie bardzo jasno. Tak czy inaczej pojawia się zasadniczy problem oceny moralnej sprawiedliwego rozdziału ograniczonych środków na leczenie oczu. Porównajmy raz jeszcze. 40% pacjentów jest leczonych Lucentisem i kosztuje to 537 milionów dolarów. 60% pacjentów leczonych jest Avastinem tylko za 20 milionów dolarów. Dlaczego tak się dzieje? Mamy lek luksusowy, super lek, doskonałe opinie wszędzie. I mamy lek, który działa równie dobrze, powiedziałbym, lek ekonomiczny. A, czy rzeczywiście wszyscy muszą jeździć do Nowego Jorku pierwszą klasą? Jeśli prywatnie, proszę bardzo. Ale jeśli na koszt podatnika, to ja wolałbym jednak jako ośrodek polityczny
rekomendować tańszą klasę, ekonomiczną klasę. Są bardzo mocne racje, żeby to uczynić. Czy ta decyzja jest oparta na rzetelnym, uczciwym, evidence-based HTA? Czy to jest fair w stosunku do pacjenta, do lekarza, do podatników? Czyje interesy reprezentuje regulator, jeśli zaleca leczenie Lucentisem i dyskwalifikuje Avastin, ponieważ to jest off-label? Kto za tym stoi? Czy to jest fair? Spójrzmy jeszcze raz na ten mój romb początkowy. Formując konkretne powinności, konkretne problemy. Z punktu widzenia pacjentów sprawa jest jasna. Mam moralne i ustawowe prawo do życia bez ślepoty. A więc państwo jest moralnie i ustawowo zobowiązane do tego, aby zatroszczyć się o stan mojego zdrowia, stan mojego wzroku. Lekarze mogą powiedzieć, mamy moralny obowiązek leczenia naszych pacjentów, stosując bezpieczne, skuteczne i dostępne środki leczenia. Możliwie najlepsze, jak mawia profesor Tołoczko przy tej okazji, środki leczenia. Ale jeśli nie ma możliwie najlepszych, no to drugie w kolei. Big Pharma jest jednoznaczna. Roche opublikował specjalne wezwanie. Avastin nie został zarejestrowany w celu leczenia AMD. Stosowanie leku off-label jest niebezpieczne i stwarza ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta. To nawet można przeczytać po polsku, bo jest łatwo dostępne owo oświadczenie w internecie. I oczywiście ostatnio nawet pojawiły się doniesienia Roche'a o śmierci pacjentów leczonych Avastinem. Centrum polityczne powiada, mamy moralny obowiązek oszczędności, sensowny. Musimy minimalizować koszty leczenia w interesie wszystkich pacjentów. Jeśli nie stać nas na Lucentis, to przynajmniej zaoferujmy możliwie największej liczbie Avastin. No, kto ma rozstrzygnąć ten konflikt? Nauka? Zobaczmy, co mówi nauka. Doniesienie z ubiegłego roku z BMJ-a. Avastin nie jest gorszy. Z archiwum oftalmologicznego. Avastin nie powoduje fatalnych konsekwencji. Z jeszcze innego pisma profesjonalnego, AI. Avastin nie jest gorszy. No i ostatnio z maja New England Journal of Medicine, możliwie najlepsza evidence osiągalna. Avastin i Lucentis ekwiwalentne, równoważne. O? Co w tej sytuacji powinien zrobić NS, Narodowy Fundusz? Rada konsultacyjna, jakie jest właściwie rozwiązanie tego tematu? Wprowadzić program leczenia Avastinem off-label, czy nie? Jak Państwo sądzą? To zależy, jaka jest cena. No. Nie, no prowadzić program leczenia iniekcjami dyszkowskowymi, ja nie wykluczam innych możliwości leczenia. Ja traktuję to tylko jako kazus decyzyjny. Jakiego rodzaju argumenty są konieczne do podjęcia racjonalnej decyzji? Kliniczne. Wiemy, że Avastin jest równoważny, albo przynajmniej nie jest gorszy niż Lucentis. Ale Lucentis jest 40 razy droższy. Tak to wynika, 52 tysiące. To były wyczerpane. Argumenty etyczne. Ślepota jest rzeczywiście zła. Ślepota jest tragedią. Jeśli mając ograniczone zasoby finansowe, mam chronić przed ślepotą możliwie największą liczbę osób, a mówię teraz jako decydent polityczny, to jeśli w grę nie wchodzą żadne inne okoliczności,
powinienem stosować awastin. Możliwość minimalizacji zła zwiększa się wówczas 40-krotnie, bo mogę objąć leczeniem 40 razy więcej pacjentów. Dodałbym do tego, że producent jako monopolista w przypadku awastinu i Lucentisu nie ma dobrych racji moralnych, aby utrzymywać tak wysoką cenę Lucentisu. Nawet w biznesie istnieje granica godziwych zysków. Fair profit. Ja rozumiem dochód, profit. Akcjonariusze nas rozliczą, ale nie za wszelką cenę. Ale możliwe są kontrargumenty. Rozważmy uczciwie. Inne okoliczności. Rzeczywiście zdarzenia niepożądane. Nieco więcej, niewiele, ale rzeczywiście w przypadku awastinu mamy więcej zdarzeń niepożądanych. Ryzyko to ma jednak charakter względny. Im więcej pacjentów obejmujemy leczeniem, tym większe jest prawdopodobieństwo zwiększonej liczby zdarzeń niepożądanych. Porównajmy, jaka jest proporcja ryzyka i korzyści w przypadku Lucentisu, awastinu i leczenia chorób onkologicznych awastinem. Też mamy zdarzenia pożądane, też bardzo dużo, ale wcale to nie dyskwalifikuje leku, bo lepiej jest przedłużyć życie pacjenta o parę tygodni, nawet za cenę zdarzeń niepożądanych, niż z tego rezygnować. Dalszy argument, który pojawił się już w wystąpieniu doktora Łandy. Z punktu widzenia producenta ponieśliśmy ogromne nakłady na badania, mamy prawo do zwrotu. Zainwestowaliśmy, mamy prawo oczekiwać zysków. No zgoda, ale Lucentis jest efektem badań nad awastinem, bevacizumabem. To tam zainwestowano nakłady. To jest ta sama cząsteczka biologiczna i z badań nad tą cząsteczką wykiełkował, że tak powiem, Lucentis, a zatem argument o ogromnych kosztach na badania laboratoryjne i przedkliniczne nie ma zastosowania w tym wypadku, bo my tą cząsteczkę już mieliśmy. Nastąpiło to, co nazywa się czasem fishing out, badanie, gdzie to można by jeszcze zastosować, a to takie kosztowne nie jest. Rekomendacje dla producenta, jakie miałbym z punktu widzenia pacjenta i etyka. Radykalnie zmniejszyć cenę Lucentisu. To można negocjować. Rozważyć kwestię rejestracji awastinu do leczenia AMD lub przynajmniej konfekcjonować awastin w jednorazowych opakowaniach, bo dramatycznie zmniejszyłoby to liczbę zdarzeń niepożądanych, bo w większości przypadków są one efektem kontaminacji leku przy procesie konfekcjonowania. A dla Centrum Politycznego jedna zasadnicza rekomendacja: podjąć dyskusję oraz negocjacje z producentem, establishmentem medycznym oraz regulatorem medycznym dotyczące właściwych sposobów leczenia AMD. Awastin jest tylko przypadkiem, kazusem, bo jak z tego wynika, co słyszeliśmy dzisiaj, tych sposobów jest bardzo wiele i one wszystkie właściwie składają się na program, łącznie z profilaktyką, zapobiegania czy minimalizowania chorób oka w naszym społeczeństwie. Czy mamy jednak wystarczająco kompetentnych ludzi, ludzi dobrej woli w Centrum Politycznym, którzy zechcieliby się podjąć takiego obowiązku? Ja jestem sceptycznie usposobiony, coraz bardziej sceptycznie usposobiony. Jak Państwo widzą, wracamy znowu do tego konfliktu. I gdybym wpisał teraz w miejsce Lucentis Avastin leczenie chorób oczu, to po doświadczeniu z dzisiejszej sesji przedpołudniowej, po tym wszystkim, co usłyszałem, mógłbym przedstawić rzeczywiście duży referat na ten temat, bo znacznie więcej wiem, nauczyłem się bardzo wiele, ale problem pozostałby ten sam. Znalezienie porozumienia, znalezienie kompromisu, znalezienie rozwiązania. Gdybym ja jako pacjent miał teraz dysponować określoną sumą pieniędzy czy na przedłużenie mojego życia w chorobie nowotworowej o 2 miesiące, na awastin między innymi,
czy też na ratowanie gasnącego wzroku, wolałbym ratować wzrok, bez najmniejszych wahań. Ale lobby okulistów przegrywa sromotnie z lobby onkologów. My mamy nieustanne debaty o leczeniu ponadnormatywnym, inwestujemy niewiarygodne pieniądze w przedłużenie życia pacjenta onkologicznego o 2, 3, 5 tygodni, bo życie jest święte, ale jakość życia ze ślepotą to nikogo nie obchodzi. Jesteśmy cywilizacją życia, nie cywilizacją śmierci, a jakość życia jest wymysłem szatana, jak o tym doskonale Państwo wiedzą. Wszyscy partnerzy tej dyskusji kierują się tą samą logiką korzyści strat. Myślimy ekonomicznie, jak najwięcej zyskać przy jak najmniejszych nakładach. Ale nie mamy wspólnej miary, aby mierzyć nasze wartości, nasze interesy, nasze dążenia. Na szczęście myślimy, na szczęście żywimy pewien szacunek dla rozumu, argumentacji moralnej, dzielimy te same wartości i ja myślę, że zależy nam, przynajmniej powinno nam zależeć na optymalnym, kompromisowym rozwiązaniu tego sporu. Bo to nie jest tylko spór ekonomiczny, polityczny, to jest także spór moralny. Jeśli tego nie uczynimy, suma zła we wszechświecie, suma nieprawości, suma niesprawiedliwości dramatycznie się zwiększy. Mamy po prostu moralny obowiązek temu przeciwdziałać i to jest moje przesłanie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę tylko ad vocem odnośnie tego samolotu coś powiedzieć, jeżeli mogę. Panie profesorze, ja bym nie porównywał tutaj lotu pierwszą klasą i drugą klasą, czy tam ekonomiczną, tylko raczej bym porównał, że mamy się przemieścić, nie wiem, z Europy do Nowego Jorku. Za każdym razem mamy dwa samoloty taką samą klasą ekonomiczną. Problem tylko polega na tym, że jeden samolot zgodnie z wymaganiami regulatora ma jakiś tam certyfikat IATA, był badany odnośnie bezpieczeństwa i tak dalej, a drugi samolot... A więc drugi samolot jest, powiedzmy, równie bezpieczny, również nas dowiezie, ale nie ma jakiegoś tam certyfikatu, który regulator wymaga. Gdyby koszt przelotu jednym i drugim był identyczny, byłoby to z pewnością niesprawiedliwe, jeżeli od jednego przewoźnika wymagaliśmy jako regulator pewnych kosztów poniesienia, a od drugiego nie. Więc na pewno ceny obydwu tych przelotów nie będą identyczne, to jest też pewne. Oczywiście pytanie jest, o ile droższy powinien być przelot tym certyfikowanym samolotem i ja myślę, że ta dyskusja, właśnie te konflikty sprowadzają się do tego, że z czasem jednak ta różnica będzie malała, bo nie są odpowiednie instrumenty podziału ryzyka i tak dalej. Ja myślę, że to, proszę Państwa, nie jest jak gdyby w tej chwili zakończona kwestia, ja myślę, że ona się dalej toczyła na forum w Polsce i na świecie. Ja teraz Państwa zaproszę na przerwę kawową. I prosiłbym, proszę Państwa, mamy 15 minut, za 10 druga rozpoczniemy tutaj dyskusję. Zapraszam Państwa serdecznie.